upały. Czas upałów i burz. Ale to jest też czas poszukiwań. Czas poszukiwań miejscówek na karpia. To, co ja dzisiaj wam pokażę, za chwilę, no to przyznacie szczerze, jest to hardkorowa miejscówka. Sam się jeszcze do tej pory zastanawiam, czy ja tam pojadę, wjadę i rozstawię swoje wędki w tym miejscu. Jeszcze nie wiem. Grążele, więc pełno zaczepów. Może miejsce jest cholernie kuszące. Tu się będzie trzymała ryba. Ale jak tu operować wędką? Tu będę miał pełno zrywów, zaczepów. No nie tak to sobie. Chyba to będzie zbyt hardkorowe. Nie wiem. Tu by była ryba, tu by były brania. Tu dojścia do jeziora nie ma, do tych kładek, do tych miejscówek, które można na wiosnę, na jesień odwiedzić ze spinningiem. Nidy ryby. Nie wiem, jak mnie kusi to jeziorko. Tu jest stanowisko, ale nie dojdziesz. Przedzieranie się przez ten burz nie taka prosta sprawa. A może tędy? O, jest droga, dobra. Drugą autostradę. No, nosić to wszystko, co ja mam. Nie będzie takie łatwe, ale sprawdźmy to. No, może się zdecyduje. Zobaczmy, jaka jest jakość tego miejsca. Osty. Aha, to jest to. O kurde. No to bez sensu. No to wiem, co to jest. Nie. No, pokażę wam jeziorko, bo do tej pory to pokazywałem samo zielsko. Jeziorko, na które przyjechałem. Strasznie tu porośnięte wszystko, widać mało wędkarzy tu przyjeżdża. Bo gdyby ich było więcej, to by to wszystko wykarczowali. Tu sobie stanąć? Też to problem. No to mam mały dylemat. Ja to jezioro chciałem, to znaczy brałem pod uwagę, jeśli chodzi o te swoje karpiowe wyjazdy. To wcale nie jest takie powiedziane, że ja tu na te karpie nie przyjadę, bo wyprawa na karpie to już jest zupełnie co innego, tak? To już jest wyprawa i tam się bierze pod uwagę różnego rodzaju koszty uboczne, czyli wysiłek fizyczny i tego typu rzeczy. Ale dzisiaj przejechałem tak troszkę sobie na taki relaks wędkarski. Myślałem, że tu łatwiej się dojdzie do wody, że tu będzie już coś tam wydeptane, wynoszone, wyczyszczone, ale jednak nie. No tędy tutaj można tą kukurydzą dojść, ale teraz przenosić się, przeciągać to wszystko w tym upale, te swoje graty, to trzeba by było ze dwa razy się przejść w tej weftę, te swoje graty przez tą kukurydzę, to mi się nie uśmiecha. Cóż, chyba zgodnie z tym panującym już porzekadłem, że u Marka wszystkie drogi prowadzą na Sicinę,
pojedziemy na Sicinę. Nie chcę jechać na Czarnowo, bo tam ostatnio byłem. Chciałem coś innego. Ale jeżeli już Sicina, to tak zupełnie inaczej niż do tej pory. Tak przełamiemy wszystko to, co do tej pory na tej Sicinie robiłem. Przynajmniej spróbujemy. Zobaczymy, czy to się uda, bo nie wiadomo, czy się uda. No też tak może być, że jakieś tam krzaczory teraz w środku lata mi utrudnią dojście do wody. Licho wie. Co chcę zrobić inaczej niż zwykle? Zawsze jechałem tam dalej. Aż kurde, drzwi się mi to zamykają. O, widzę go, ale kamera wyjeżdża. Zawsze jechałem tam dalej, w głąb, nie? Dalej w zalew. A dziś tak sobie pomyślałem, że może warto by było połowić tu. Blisko tamtej. Tylko teraz pytanie, czy z tej strony, czy z tamtej? Ale z tamtej będzie to samo. Też ta roślinność tutaj jest taka duża, bo ja myślałem, że ja sobie tam, nie wiem, czy teraz dobrze pokazuję, stamtąd, z tego nasypu rzucę zalęty pod samą tam. No taki miałem chytry, sprytny plan, taki miałem wyobrażenie. No, ja mam bujną wyobraźnię, ale chyba to się nie uda. No, trochę chyba za daleko jest do tego, żeby to zrobić. Chyba troszkę za daleko. Trochę tych krzaczorów porosło i mi to przeszkadza w mojej koncepcji. A stąd bym nie zanęcił? Zanęciłbym, tylko jak ja to dorzucę. Pomyślmy. Nie zamknąłem samochodu, nie lubię tego tak robić. Mam nadzieję, że tam mi nikt nie okradnie go od razu tak szybko. Tutaj jest blisko miejsce, takie stanowisko ładne. I tam pod tamę. Jak najbardziej, trzeba tak zrobić. Będę nęcił grochem, a na haczyk, na włos zakładam tygrysi orzech. Przefermentowany tak 2 lata, jak nie więcej. Lata praktyki robią swoje. Nie mogłem lepiej trafić. Nie mogłem. Zostawiamy to wszystko tutaj tak jak jest. Na razie jeszcze krzesło jest źle ustawione pod federa, ale feder to jest inna bajka zupełnie. Idziemy zanęcić, co mamy do nęcenia. Grochu, groch. No to idziemy zanęcić.
i zrobiłem coś inaczej niż zwykle. Nie pojechałem tam. Stanąłem tu przy samym wjeździe. Będzie tu dosyć duży ruch, jak się nie mylę, będą ludzie tutaj przyjeżdżać, mijać mnie, pytać się, czy bierze, czy nie bierze i tak dalej, i tak dalej. Strasznie to uwielbiam, odpowiadanie na te pytania. Chyba wy też. Zrobiłem coś inaczej niż zwykle, na razie jeszcze to inaczej sięgnęło bardzo mocno w samą technikę łowienia, bo feder mam na lewą rękę. Ja do tego nie jestem przyzwyczajony. Być może to odmienię za jakiś czas, ale na razie jest jak jest. O, tego szukałem. A na federze, szczerze mówiąc, taka trochę niepokojąca cisza. Ale feder to feder. Ja sobie nim porzucam, poszperam, pokombinuję. Na razie rzuciłem w to miejsce, w które nęcie... Ja nie wiem, słuchajcie, bo nie mogłem tego stwierdzić. Nikt tutaj nie korygował tych moich rzutów i tych moich zanęceń. Czy to jest idealnie punktowo tam zanęcone, idealnie punktowo rzucone. Trudno mi powiedzieć, ale do cholery, przecież nęciłem tam, a nie tam kilometr dalej, nie? Więc jeśli karpie znajdą groch, czy tam leszcze znajdą groch, to znajdą też i tego mojego orzeszka tygrysiego. Tak przynajmniej myślę, nie? Tego się będę trzymał. Gorąco jest strasznie, upały są w całym kraju, ponad 30 stopni. Trudno to wytrzymać nawet w cieniu, a co dopiero na słońcu. Ja na szczęście jestem w cieniu. Na szczęście jestem w cieniu. Tam, gdzie chciałem rozpocząć dzisiejsze wędkowanie na jeziorze Rokity, tam widzieliście, tego zielska było dużo. Przeciąganie tego sprzętu, tego wszystkiego przez to wszystko było ciężkie. A to, ta miejscówka z tą kładką, tam na samym końcu, gdzie są te grążele, ona mnie kusi cały czas, bo tam jest okoń gonił jakąś rybkę małą. Bo tam jest, jezioro generalnie jest bardzo takie głębokie. Ono ma nawet kilkanaście metrów w jednym miejscu, tak przynajmniej wysądowałem kiedyś sondą swoją. Tak około 5 metrów ma, ale jest taki dół kilkunastometrowy. Ale brzegi ma takie urwiste. Tam nie ma płaszczyzny, takie wypłycenie. Tu, w tym miejscu, gdzie są grążele, i po drugiej stronie jeziora też jest taka płcizna, na której warto postawić zestawy. No ale weź tu postaw zestawy, jak te grążele są zbyt gęste, nie? Trochę tak się bałem. Może będę żałował, bo jak widzę, tutaj nic nie łowię, no to może będę żałował, że nie zostałem tam. Licho wie. Przerzuciłem w prawą stronę, czyli daleko od swojego grochu. No i moi drodzy, całkiem prawdopodobne jest, że za chwilę zobaczycie stworzenie, które żyje w wodzie. Jest to prawdopodobne, aczkolwiek prawdopodobieństwo jest tak pół na pół. Tak. Takie stworzenia żyją w wodzie, jakby ktoś nie wiedział. One się nazywają ryby. Ten konkretnie to jest leszcz. Po łacinie Abramis brama. Spokój się, głupku. Teraz wracasz do wody. Już! Usmarował mi łapy tym swoim śluzem. Położyłem teraz zestaw tam w nęconym miejscu, ten federowy zestaw. Tam, gdzie tym grochem nęciłem. Oczywiście starałem się nie skrzyżować sobie z karpiówką federa, bo to by było bez sensu. Ale tam się nic nie dzieje. Zaraz zarzucę znowu w prawo i zobaczymy, co to za cyrki się tutaj odstawiają. Tam, gdzie nęcone, nie bierze. Tam, gdzie nie nęcone, leszczyk się mały trafił. Małe te leszcze.
małe. Ostatnio same małe łowię, a przecież tu są większe. Ale za jakiś czas zmienimy przynętę na czerwonego robaka, być może założę też groch na feder. Pobawimy się tutaj. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, jaki będzie efekt końcowy. Aktywność żerowa ryb, zarówno tych z lewej strony, jak i z prawej strony sceny politycznej, jest dzisiaj wyjątkowo marna. Jednego prawuska tylko złapałem. Tu mamy kukurydzę. Rośnie nam kukurydza. Będziemy mieli czym zanęcać. No i nic nie bierze. Ja zaraz przerzucam to pod ten, pod tamę. I skoro mam nie brać z prawej strony i leżeć wędka tam, to jednak wolę, żeby ona leżała tam, gdzie ja zanęciłem. To już minęło jakieś 40, może 50 minut od momentu, w którym zanęciłem grochem tam pod tamą. No to już czas najwyższy, żeby się coś tam zaczęło dziać, żeby tam ryby się zaczęły pojawiać, dlatego przerzucam już tam i na spokojnie sobie poczekam. Nie wiem tylko, czy nie przestawię sobie wędki na prawą rękę, ale to już jest szczegół nieistotny, zupełnie co innego. No, sprawdźmy, co to mi tak nieśmiało tam stuka w tą sztukówkę. Niestety nie dowiemy się, bo nie trafiłem. Branie było naprawdę bardzo delikatne. Tak postanowiłem zacząć, bo sobie pomyślałem, że założę czerwonego robaka. Teraz tutaj szukam wśród haczyków takich, tych swoich karpiowych, tych takich najmniejszych, które mógłbym tu wykorzystać, zrobić z nich zestaw taki z włosem. Na razie jeszcze takiego haczyka nie znalazłem, ale coś tam znajdę jakiegoś. I spróbujemy z tym groszkiem coś pobawić się. Zobaczymy, co to nam wyjdzie. Na razie zakładamy czerwone robale. Też zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może na czerwone będą brały lepiej. Poświęciłem trochę czasu na zrobienie zestawu. Na włosie. Dwa groszki. Zwykły zestaw, taki typowo karpiowy. Z włosem, tylko tutaj założę groszki i zobaczymy, co się będzie działo. Na federku cały czas są takie bardzo, ale to bardzo delikatne podczarkowania, które no, raczej nie świadczą o tym, że jest przynęta wzięta. A tu nie dzieje się nic. To jest troszkę, że tak powiem, takie zniechęcające lekko, ale poczekajmy jeszcze, poczekajmy. Na razie tu się jeszcze nic nie stało, są upały. W te upały ryba niekoniecznie musi brać. Wieczorem może się odmieni. Miejscówka. Ja na tej miejscówce być może nawet jeden odcinek serialu nagrałem. Tak mi się wydaje. Bo ja tutaj czasami siadałem w przeszłości, ale przeważnie jeździłem tam dalej, tam mam swoje takie ulubione miejsca. Nie? No, chyba teraz żałuję, że nie pojechałem tak tam. Przy czym co chciałem zrobić? No, chciałem zanęcić przy tamie, nie? Chciałem zanęcić przy tamie, zobaczyć, co z tego nęcenia tutaj wyjdzie. A jak się okazuje, na razie to wychodzi nic, bo jeden leż złowiony z tamtej strony, a pod tamą kompletnie nic. Co jakiś czas coś ta szczytówka tak się zostaje, tak jakby drgnęła, jakby coś tam ją ruszyło.
ale to tylko tyle. Nic poza tym. Nie widać tutaj jakiejś jakiegoś brania ryby, nie? Wiemy, jak wygląda branie ryby na Szczecówce. Ale wiatr mam dobry, wszystko jest w porządku. Licho wie, a może mi tama porwała ten groszek i ten groszek już jest na drugim tamie, na drugim stawie zupełnie. Nie, no chyba tak to nie było. Nie? Chyba takiego uciągu nie było tam. Licho wie. W każdym razie miejsce, na którym łowię, ono jest... To jest takie miejsce dla... Powiedziałbym dla wiedzących. Bo niektórzy tu lubią siadać, ale siadają głównie z tamtej strony. Rzucają tak wzdłuż tego nasypu. No i ja siadłem tutaj, bo tutaj widziałem, że jest szansa dorzucić do tej tamy. Dlatego tutaj usiadłem. No i co? Na niebie babole. I nic. Tak nazywam cumulusy. I nic. Groszek nie pomaga, białe nie pomagają, czerwone nie pomagają. Że potrafią. Ale za to jest piękny. Fajnie jest, nie? Cudownie. Na tych chmurach dostrzegać jakieś wędkarstwo takie jest. Rzeczy, jakieś postaci, jakieś zwierzęta. Tutaj jest wokół pełno, mnóstwo, całe mnóstwo pozytywnej energii, którą organizm człowieka wchłania. On ją łowi dużo wydajniej, dużo sprytniej i dużo lepiej jak ja ryby. Tą pozytywną energią się naładuje. Nie. Ja zmieniam zestawy znowu na robaczywę. Ten groszek chyba tutaj nie. Nic nie złowi. No to białe robaki srupot tamę. Oni tam nie zawadzą? Nie, chyba. O, przerzuciłem się skarpiówką. No, trzeba jakoś to będzie przeżyć. Nie wiem, czy akurat to się uda teraz nagrać, a to już troszkę. Szczytówką cały czas coś szarpie, a właśnie teraz, ale teraz to już było szarpnięcie takie solidne, to już nawet wygląda na rybę, moi drodzy, to już nawet wygląda na rybę, bo wcześniej te szarpnięcia były takie nimrawe, takie, to ja się muszę tu skupić, takie do kitu, tym razem to już jest coś, one w ogóle nie chcą współpracować, zobaczcie. Ja tu patrzę spokojnie. Zobaczcie, co się dzieje na wodzie. Zobaczcie, ile życia w tej wodzie jest. Nie? Ale jeśli chodzi o brania, to raczej zaangażowanie marne. Dobra, sprawdźmy, co tam się dzieje, co tam jest. To już za długo. Tak, jak jest, to jakiś mały gówniarzek. Zaczniemy to ładnie. Chyba razem z krzykiem dziewczyny. Zsynchronizowałem się z dziewczynką. Nic nie ma, moi drodzy. Co jest grane? Deszcz mi tu zaczął padać, no. A niech sobie popada trochę. A chmurka mała. A na kamerę muszę przynieść chyba ten. Czy to warto? Nie warto. Bo mam parasol nad kamerę, ale dzisiaj go nie zakładałem, bo mówię, po co mi to? Upały. Takie małe, fajne deszczyki, to one się przydadzą. U nas nie było deszczu od dłuższego czasu. Ja wiem, że w środkowej Polsce
centralnej Polsce, od tam od południa do północy, to leje, grzmi, burzy, wieje, pioruny trzaskają, ale u nas nic takiego się nie dzieje. No poczekaj, może coś się jednak uda wyholować. Bądźmy cierpliwi jak wędkarze. No i z prawej strony nic nie bierze. A zarzuciłem tam. Trzeba postawić jednak na ten groch. Co tu jest? No co jest? Sicina. Gdyby to ryby brały, to by było pełno ludzi. Ponieważ ostatnio nic nie bierze, więc nikogo tu nie ma. Taka jest prawda. Trafnięte w groch. Jak nic. Uwaga, jedzie pierdocykl. Pojechał. Postawiłem wędkę tu przy samym brzegu, przy samutkim brzegu. Wiecie co? Mało tego kija nie złamało. O, czyli tam, gdzie ja nęciłem grochem, tam koło tej tamy, to jest gówniane miejsce. Tu się coś dzieje, zobaczcie. No. To są brania, nie? Trzeba mi było tu rzucać grochem i spierdzieliłem sobie. No, ale dobra, ja cię tu chwalę, ale ty też weź dokończ to, bo zaczęłaś, tylko to dokończ do cholery jasne. Oś, to są niemrawe te brania, ludzie kochani. Cóż to mamy? Płotkę. Kuteczkę. Mikruska. Ups! Karpióweczka idealnie. Ech. Dawno nie miałem na wędce. Dawno, bardzo dawno temu. Aż sobie zrobię zbliżenie i przybliżenie. Zbliżenie i przybliżenie. Zdjęcie sobie z nim zrobię. Dymajek. Poczekaj. Dobra, skoro nie chcesz tak delikatnie, to musi być twardsze. Branie. Krąpio. To jest, moi drodzy, krąb. A tak krąb skacze do wody. Ciekawe, nie? Tam zanęciłem. Tam ryba nie podeszła. A tu? Jak się na szczytówce coś popętało. Rozpoczynasz jakąś mądrą kwestię w wypowiedziach. Chcesz ją zakończyć pięknym rzutem do wody, ale wędka wie lepiej, no, że to jeszcze nie pora. Tam zanęcałem, tam nie łowię. Tu nie zanęcałem, jakieś gówniarze, ale jednak wpadają. Jak nie płotka, to krąpik.
zawsze coś. To nie o to chodziło. Nie o to mi chodziło, jak przyjeżdżałem na Trzcinę. Plan był zupełnie inny. Karp to wiem, że mi nigdy nie weźmie, bo ja to, żeby złowić karpa, to muszę się napracować, zainwestować czas, pieniądze. Ja nie mam takiego szczęścia jak niektórzy, że pojadą i od razu karpia łowią. Dlatego mnie te karpie zaczęły tak już też wnerwiać. Skoro mnie ignorują, to ja też będę je ignorował. Ale to mniejsza o to. Ale myślałem, że złowię tutaj kilka ładnych leszczyków. Takich niekoniecznie tam z pół metra, nie? Ale takich chociaż 30 cm. Po to ten groch był. No to nie ma. Nie ma. I co zrobisz? Nic nie zrobisz. Fuch, gorąca cholera. Upały, nic nie stygnie, kurde. Znowu mam branie. Tu na tej szczytówce. Na federku. O, pięknie. Chcesz zobaczyć? Proszę bardzo. Jak przestawiłem kamerę na szczytówkę, to ona przestała drgać. No to tak zazwyczaj jest. Nie? Kiedyś miałem lepsze wyniki na tym zbiorniku, zdecydowanie lepsze. Może ja się kiedyś bardziej przykładałem? Nie wiem. Na kolację skromnie, dietetycznie, jogurt. Brzoskwinia z marakują. Takie coś. Z mlekowity. I drożdżóweczka. I to sobie zafundowałem. Dzisiaj na wieczór. Trzeba uważać, bo zaraz pstryknie. O, tak jak myślałem. I myślę, że do wieczora wytrzymam. Zastanawiam się, dlaczego te ryby nie biorą. Przecież to było zanęcone. Jest dobre miejsce. Kurde. Teraz żałuję, że się nie zdecydowałem usiąść w tych grążelach.
Może tam by było i trudno, i ciężko, i rwałbym wszystko. Ale może by ryba była, bo tutaj to... To nic z tego nie będzie. Tak dalej pójdzie, to wezmę to i zasnę. Nic kompletnie się nie dzieje, nic. Nawet zmniejszyłem ilość robaków, żeby małe rybki mogły sobie w jakiś sposób poradzić z tą przynętą. Nie dają rady. Ja się tu staram, grochem nędzę. A tu takie coś tylko bierze. Kurde, ludzie. To się nie dziwię, że ja te brania przegapiam. Nie przegapiam, bo no nie przegapiam. No niestety, chyba szkoda czasu na to siedzenie tutaj. Daję rybom jeszcze 10 minut czasu na to, żeby się zreflektowały i zrehabilitowały po tym wstydzie, jaki dzisiaj na siebie, tak powiem, przyniosły. No, a zabrakło mi słów na to wszystko. Brakuje słów na to wszystko. Pilnujcie Fedora, ja się pomału zwijam.